74. odcinek Tury Kolorowej i Podobowy. Witam Was dzisiaj. Kosa. I Błażej. Dzisiaj w dwuosobowym składzie po meczu z Olimpią jesteśmy. No ale sprawę nam zajmuje koronawirus, Kosa. Taki coś, co miało być taką ciekawostką medialną, no nagle się tak rozprzestrzeniło, że wpływa na całe nasze życie, no i nawet te gieksiarskie, czego byśmy się 2 miesiące temu chyba nie spodziewali w aż takim stopniu. No zdecydowanie byśmy się nie wspominali, wiesz, samo to, jak był pierwszy przypadek w Polsce w Zielonej Górze, a my byliśmy przed wyjazdem do Elbląga i tam ten wojewoda, który tam na drugim końcu Polski zamknął te 5 spotkań, w tym chyba Sokół Sieniawa czy coś po prostu takiego, wiesz, takiego dla 200-300 osób. Później po 2 czy 3 godzinach się z tego wycofał. No to były takie kuriozalne decyzje, wszyscy pukaliśmy się w głowę, no ale te przykłady we Włoszech, w których też na początku tego tygodnia był jeszcze większy pik, to co się dzieje teraz w Hiszpanii, też w Polsce, nie wiem, już chyba jak się słuchacie naszego podcastu, To jest 20 osób, ale dam sobie głowę, albo nie, głowy nie dam sobie uciąć, ale zakładam, że większość z Was, jak już będzie słuchać, no to już będzie więcej tych przypadków niż 20, bo to praktycznie non-stop dochodzą. No i taka decyzja została podjęta. No i ja mogę powiedzieć takie, wiesz, swoje odczucie, że dla mnie, tak jak się śmiałem ze znajomymi, w sumie nie tylko z Gieksy, ale też ze wszystkimi ludźmi z Polski kibicowskich, z którymi rozmawiałem, z takimi aktywnymi kibicami, no to mówimy, no to nie mówię, no Kosa, ty jesteś taki najbardziej powalony w całej Polsce, bo ty zawsze tam wierzysz, gdzie tam państwo wpieprzyło jakiś zakaz, którego nie powinno być, gdzie tam PZPN coś zrobił, wojewoda, jakiś burmistrz, nie wiem, sołtys i tak dalej, no ale akurat to jest chyba, ja mówię, to jest według mnie pierwszy przypadek, gdzie ja nie mam żadnego ale do takiego zakazu. Uważam, że on jest mądry i od razu dodam do wszystkich słuchających, którzy chcieliby napisać, a czemu nie uczelnie, szkoły, galerie, kościoły, to ja uważam, że to w ogóle nie jest argument w tej dyskusji. Zresztą uważam, że na razie zaczęli od tego, a kwestią czasu jest zamykanie i dalsze ograniczenia idące, ale no ja mówię, no dla mnie to i tak nie jest żaden argument w dyskusji, to jest na, wiesz, w zasadzie, a za PO kradli, a za PiSu też kradną, no to jeśli kradniesz, no to kradniesz, no to tak samo tutaj powinno być, jeśli ta decyzja może pozwolić, a według wszystkich danych może pozwolić, bo te ogniska na przykład nie wybuchają i tak dalej, no to wtedy należy to, nie wiem, uszanować. Zresztą sama sytuacja, o której przed chwilą rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, no pomyśl, wchodzi na Gieksę 2000 ludzi, okazało się, że ktoś jednak miał tego koronawirusa. To nie jest problemem, że my wszyscy będziemy chorzy czy tam pomrzemy, bo tak się nie stanie raczej, ale służby muszą dotrzeć do 2000 ludzi, podać ich kwarantannie. To przecież takie marnowanie zasobów ludzkich, których w państwie nie ma aż tyle, tylko dlatego, nie wiem, bo ktoś sobie mecz chciał obejrzeć, nie? No, tym bardziej, że pewnie jeszcze potem ci ludzie poszliby gdzieś indziej, więc to też jest takie, następnych byś musiał szukać, bo poszli na, nie wiem, na koncert. No, tak, sobie. Zresztą wiesz, no samo to wykorzystywanie, że to nie jest impreza masowa. Zresztą tutaj zostały odwołane imprezy masowe, dodajmy. No właśnie, podsumujmy, co wiemy. No, zostały odwołane przez premiera, tak? Bo to tak, premier wystąpił. Odwołane imprezy masowe, no i teoretycznie nie powinno ich być, ale... Tak. Ale jeszcze jest, czyli na tą chwilę meczu z Łęczną no nie ma. Nie ma. Oficjalnie go nie ma, ale jeszcze jest furtka, że po prostu będzie, ale bez publiczności, jeśli tak, tam i to jest wszystkie taka papierologia taka na zostanie. 99%, dlatego no. Wczoraj się spotykał premier z szefami związków, żeby ustalić, bo z tego co zdążyłem się dowiedzieć, premier nie miał jakby uprawnień nie wpuszczać publiczności, premier po prostu odwołał imprezy, a teraz związki, związki sportowe wespół z klubami, z wojewodami pozwolą na rozegranie tych imprez bez udziału publiczności. Bez udziału publiczności, a nie robić imprezy masowej, to jest pierwsza rzecz. Wiem też, że wojewodowie dostali tak jakby przykaz od premiera, a są bezpośrednio pod premierem, żeby dokręcać wszystkich tych, którzy będą mieli duże imprezy niemasowe, czyli na przykład na 900 ludzi, będą chcieli je zorganizować, a zdanie na przykład głównego inspektora tu sanitarnego będzie takie, żeby jednak ich nie robić, to wtedy wojewodowie będą wkraczać i odwoływać.
No poza tym, no, no tak jak no, bo wiadomo, mówisz, no, znajdą się no, kombinatorzy, którzy tak, no, powiedzą, że... Wirus nie wie, ile jest ludzi na stadionie i może wejść. Tu po prostu chodzi nie o to, żeby, nie wiem, żeby zaszkodzić. Znaczy inaczej, no ja tak twierdzę, tak jak zazwyczaj twierdzę, że policja często macza palce w różnych rzeczach. Tak twierdzę, że tutaj policja akurat nic do gadania nie miała. To jest po prostu decyzja, która ma po prostu ograniczyć te ogniska ewentualne tych zarażeń. A to, że na razie jest 20 przypadków i nie ma żadnego śmiertelnego w Polsce, to jest tylko kwestia chwili, gdy ich będzie kilkaset, zapewne zostanie przekroczony 1000. Przeczytałem, że niemieccy naukowcy twierdzą, że do 5 lat 70% ludzi na świecie to przejdzie. Z tym oczywiście niektórzy w ogóle nie będą wiedzieć, że to był koronawirus. No, więc nie wiem, no ja uważam, że totalną głupotą byłoby wpuszczanie na przykład do 999 czy do 299 na hali, jak w przypadku hokeja, ale to też to, co my uważamy, to jest w sumie najmniej ważne. To, co wy uważacie, też jest najmniej ważne. Ważne jest, że klub nie ma zamiaru takich akcji robić, bo to skontaktowaliśmy się z klubem i nie będzie żadnego takiego obchodzenia. No byłoby to takim lekkim idiotyzmem chyba, tak szczerze. No ale mecz z Łęczną miał być transmitowany w TVP, no i na razie chyba dalej są plany, że ta transmisja będzie, no bo nic no tak, tutaj nie było. Zakładając, że odwołane. Oczywiście mecz będzie i media zostaną wpuszczone, no bo to też trochę tych ludzi z tej obsługi TVP no tak. Musi się pojawić, ale domyślam się, że tutaj raczej no nie będzie niczego, niczego złego. Bardziej mnie zastanawia to, co ty mi powiedziałeś przed podcastem, że podobno rozgrywki trzeciej ligi zawieszono, a nie przełożono będą. Tą kolejkę, co teraz miało być przełożono na maj, a następną chyba... Czekaj, nie kojarzę dokładnie, jaki był ten komunikat dokładny. A tak. Jedną kolejkę przenosimy na maj, no, czyli tą, co teraz, na razie. Nie? I nie ma żadnej decyzji, co dalej. No, dalej będą rozmawiać z klubami. No, więc... To dla mnie, to wiesz, jest głupie pod tym względem. Znaczy inaczej, no można teraz to było rzeczywiście zawiesić, ale jeśli oni mają zamiar zawiesić całe te rozgrywki trzeciej ligi, no to dojdzie do kuriozalnej sytuacji, bo zakładam, że tutaj będziemy tak długo grali rozgrywki bez publiczności, aż będzie, nie wiem, będą zarażenia tym koronawirusem i żaden piłkarz nie zostanie zarażony. No właśnie, bo to też jest odpukać w niemalowany na razie, no nie słychać, żeby tam sportowcy się zarażali, no ale wyobraźmy sobie przypadek, że no odpukać któryś z nich to złapie, no i co wtedy, no tak szczerze. Bo nie wiem, bo trzeba podać kwarantannie pozostałych innych, tych z którymi on grał, tych z którymi miał styczność, no jest to takie dość dziwne, ale zakładam, że uda się dograć ten sezon bez publiczności, no raczej oby, bez no publiczności. Oby, no ale to też jest kwestia, czy uda się uniknąć zarażeń wśród sportowców. I we wszystkich ligach, nie? Dograć. Tak. No bo co z tego, że druga dograja, jak pierwsza na przykład. No właśnie, nie i dograła. Pomyśl, co będzie, jeśli z drugiej ligi wyłonimy Spadkowiczów, a Szczecin zawieszą rozgrywki. No, no. Nie wiem, no, ja mi się wydaje, że to tak te związki zrobiły, ale chyba ich ktoś szybko dokręci z PZPN-u i już w przyszłym tygodniu ogłoszą, że grają bez Może publiczności. Grać, no, bo to... Zresztą, wiesz, samo to, że przecież Legia tracą 20 tysięcy, Górnik tracą 20 tysięcy ludzi, my tracimy 2 tysiące ludzi na stadionie. No ale nie wiem, jakiś, nie wiem, podkalenowy tak w piłce nożnej, to traci 200 osób no. na tym stadionie. No to też nie przesadzajmy, że to koniecznie trzeba zawieszać całe rozgrywki. No. Bo ja rozumiem, że ideą zawieszenia rozgrywek na przykład we Włoszech było to, że piłka nożna jest dla kibiców, i kluby chcą też zarabiać na dniu meczowym. To no, było chyba główną decyzją we Włoszech. No, wydaje mi się, że tak ogólnie jednak tam była decyzja, żeby wszystko zawiesić, no bo tam przecież nawet kina już potem zawiesili i wszystkie takie rzeczy, które... Tak, tylko patrz, wydaje mi się, że chodzi mi, patrz, że we Włoszech na początku były te decyzje, że przekładali mecze. Aha, przekładali, no to tak, bo chcieli mieć kibiców. No tak, tak. No to wiesz, to umiem zrozumieć, ale nie umiem zrozumieć, że tak samo się zachowują jakieś kluby z trzeciej ligi, tak? No nie, no to bez sensu. To powinni grać ile się da, no bo to... Potem, nie wiem, braknie 2 tygodnie, żeby coś dograć i co? No oczywiście, no. No, oczywiście.
Nie wiem, no ja tak jak mówię, no możecie oczywiście wpisać w komentarzu, nawet chcielibyśmy, żebyście wpisali w komentarzu swoje zdanie, bo wiem, że często macie inne, no bo to no jest ciekawy temat do dyskusji, no ale też myślę, że powinniśmy oprócz tego, jaką każdy ma opinię i czy nam będziecie po nas cisnąć, czy się z nami zgadzać, to jednak faktem jest, że na GKS Katowice ani na hokej, ani na piłkę nożną nie wejdzie żaden kibic. No i to jest po prostu fakt. Nie wiemy, jak długo to będzie trwało. Według mnie i ciebie, Błażej, jak rozmawialiśmy, trzeba założyć, że na pewno do końca marca, skoro 31 marca jest odwołany mecz na Stadionie Śląskim polskiej reprezentacji. W moim osobistym odczuciu to tak potoczy się do końca sezonu. No, ja bym powiedział, że może, nie wiem, aha, bo sezon się skończy w koniec maja, tak? No, teraz początek czerwca, ile będą baraże. To może w maju, jakby się to tak, wiesz, wyhamowało i by stwierdzili, że... No nie wiem, no zobaczymy też, czy piłka będzie jedyną dziedziną życia, która zostanie ograniczona, no bo jeżeli doszłyby do tego, nie wiem, uczelnie, kina i te... Uczelnie już dochodzą z no, tego, co czytamy właśnie. No to pytanie, wiesz, jeżeli by wtedy już przywracali uczelnie, no to może też przywrócą już piłkę, nie? No, rozumiem. Zależy, ile tego będzie, no bo jak będzie tylko piłka, no to można to trzymać, no ale nie sądzę, żeby to była tylko piłka zawieszona. Rozumiem. No to... No dajcie znać tam w komentarzach, jak na to patrzycie, czy w ogóle... Tak, no ja jeszcze powiem, że z mojej strony to taki apel, ale to jest tylko i wyłącznie z mojej strony, że żeby się nie przychodzili pod stadion na mecz. Tak, no, bo to jest takie... Bo to według mnie to wcale nie będzie znaczyło, tym bardziej, że jesteście fanatykami. Tym bardziej, że na ten mecz ja tak w telewizji, nie? No, a to już abstrahuję od tego, ale to według mnie nie będzie żaden wyznacznik fanatyzmu. No, a kto wie, czy też jakaś policja, czy jakieś służby nie będą robić dużych problemów takim osobom. No bo to no wiemy, jakie jest podejście, wiemy, no ja uważam, że po prostu trzeba się na jakiś czas do tego dostosować i zresztą uważam, że tak jak ja jestem dużym krytykiem obecnego rządu, może mniejszym niż poprzedniego, ale uważam, że no medialnie i komunikacyjnie zrobili to dobrze, bo najpierw się spotkali z tymi szefami związku, z Bońkiem. No zostało to dość logicznie przedstawione i te najważniejsze osoby mówią takim wspólnym głosem i to uważam, że to jest naprawdę duży plus. Dobra, no to pogadaliśmy o tym, co ważne, a teraz pogadajmy o tym, co ważniejsze, czyli mecz w Elblągu. Dwa mecze Gieksy, jeden punkt. Co tu można powiedzieć? No znowu powtarza się scenariusz taki, że Gieksa te początki rundy ma fatalne i nie umie wskoczyć na właściwe obroty od początku rundy. No zdecydowanie nie. No, bilans punktowy jest bardzo słaby. Jeśli wiesz, wziąć tak pod uwagę tą naszą pierwszą szóstkę, no to można powiedzieć, że Widzew i Olimpia zdobyły po 4 punkty w pierwszych dwóch kolejkach i oni na pewno są wygranymi. Tej czołówki. Można powiedzieć, że dobrze weszli w sezon. Tak. No bo... Resowia pół na pół zdobyła 3 punkty. No kosztem najsłabszego, więc to też ciężko oceniać. My i zdobyliśmy tylko 1 punkt, tak? Górnik Łęczna i Stal Rzeszów zdobyły tych punktów 0. I to jeśli chodzi o tą pierwszą szóstkę. Czyli można powiedzieć, że my w takiej klasyfikacji tych dwóch pierwszych kolejek, tej pierwszej szóstki, jesteśmy na miejscu czwartym. No i teraz można to rozpatrywać tak, no, że jakby na to nie spojrzeć, odrobiliśmy jeden punkt do Górnika Łęczna przez te dwie kolejki, który był przed nami. No, jakby na to nie patrzeć. Tak, ale z drugiej strony straciliśmy 2 punkty do TRS-owi. Przede wszystkim nam ten Widzew już tak uciekł. Ogólnie Widzew uciekł. No i co według mnie jest niestety ważniejsze i niestety jest gorsze, trochę zaczyna ta piątka, ósemka tych zespołów podganiać. Bo to już nie jest przewaga chyba tak, jak mieliśmy tam 11 punktów, tylko to już jest 8 punktów przewagi nad tym, nie wiem, siódmym miejscem chyba, tak? No ale spodziewasz się, że aż tak nisko możemy spaść?
Nie, bo liczę na to, że zaskoczymy, ale jeśli my będziemy szli dalej tempem żółwim, w którym często chodziliśmy w poprzednich sezonach, no to wypadniemy poza szóstkę. To jest matematycznie pewne. Nie, no nie przesadzajmy. Ale nie, no uważaj, jeśli to będzie takie tempo, jak mieliśmy za Moskala, gdzie No wygraliśmy dwa z tak, Rowem Rybnik dopiero. no ale to trochę już taka abstrakcja chyba, no. No nie, no ale czy jesteś pewny, że to nie potoczy się tak samo, jak się potoczyło wtedy na wiosnę za Moskala, która była hardkorowa wtedy, jeśli chodzi No o była, no ale rozczarowanie? jestem raczej przekonany, że to nie pójdzie w tą Czy to stronę, będzie bardziej wiosna Brzęczka? że gdzieś takie coś zrobimy typu, ile tam meczów, 3 zagraliśmy, tak? Nie, 2 z Nicz i Bytowia. Czyli zostało 15, tak? Było Nie no, 15? zostało jeszcze 12 kolejek do 12 końca. kolej. No to Tak. myślę, że taki bilans, gdybyśmy szli żółwim tempem, no to jest takie coś w stylu 3-4-3. 3, 4, 3. Czyli to No. ogólnie zakładasz, że 12, jeśli ma tak? To nie, być to mega więcej tych. kryzys, to będzie to Takie bardziej kryzys 4-4. brzęczkowy, tak? No tak, że coś Tempie tam żółwi wygramy Brzęczka, że coś tym ze wygrywało się. Skrom, A nie, Legionowia. że kryzys, co Nie, było nie, nie. za No Moskala. zakładam, No może że masz coś rację, no. wygramy, Może rzeczywiście masz rację. 3, 4, 3 to byłoby 13 punktów w tabeli więcej. nie? No. No to nie, no to już. O, to byłoby na granicy, ale raczej jeszcze w barażu. No. Bo to by 54. Ciężko mi Tak, sobie tak. wyobrazić, żeby tam naprawdę te drużyny tak goniły, no. Znaczy wiesz, ja na przykład zakładałem przed rundą, no, że ta Olimpia wypadnie, już bardziej myślałem, że ta Stal Rzeszów się utrzyma. No teraz wygląda, że ta Stal Rzeszów, no nie wiadomo co tam jeszcze po zmianie tego trenera, no trochę dziwnie się to tam potoczyło, ale akurat jakoś mnie to tak w sumie super mocno nie dziwi. Pytanie jeszcze to co na przykład z tą Olimpią, no bo byliśmy na konferencji, byliśmy po meczu, rozmawialiśmy z prezesem Olimpii, no i Z tam księdzem, z tak? księdzem, tak. No i tam na przykład na konferencji zapytany trener nocą o wzmocnienia, no to on powiedział, że on oczekuje jeszcze jakiegoś, że oczekiwał wzmocnienia i jego zdaniem musiało być, no ale to nie nastąpiło, więc taki wyczułem lekki konflikt między trenerem a władzami klubu na. Prezes Olimpii powiedział jasno, że no nie ma widoków na awans. No właśnie, bo I nie wiem, myślę, że. czy sobie śledziłeś, była taka konferencja przed sezonem w Elblągu, albo znaczy przed rundą, albo po rundzie, bo nie pamiętam jaka data tego była, ale w każdym razie pytali właśnie prezesa. I prezes to tak jakby no nie wprost zadeklarował, że nie awansują, ale to tak zasugerował, no, że tylko no, ktoś, kto nie umie czytać znaków, by wyczytał z tego, że w ogóle nie są zainteresowani, bo wspominał o tym obowiązkowej podgrzewanej murawie, a nie ma kto tam, jak on to tam stwierdził na tej konferencji, a przecież u nas nie ma kto tego zrobić. To wiesz, prezes klubu powiedział, no jak go poznałem przy temacie organizacji tego wyjazdu, jak mieliśmy, no jest naprawdę bardzo specyficzną osobą, ale jest przesympatycznym No człowiekiem, tak, no według mnie myśmy też prezes tak Olimpii. rozmawiali. No, wydaje mi się, że może być taka sytuacja, że w którymś momencie już ten odpuszczanie w nich wejdzie i gdzieś tam się Tak, a nie zresztą. dotoczą do tego barażu. Ewentualnie może być tak, no, że jednak ci piłkarze ambicjonalnie do tego podejdą, no bo widać, że forma jest. No. Zresztą nie chcę teraz walnąć głupoty, ale nie mamy jak tego teraz za bardzo wyszukać, żeby nie opóźniać tego podcastu, ale wydaje mi się, że jak Robert zrobił podsumowanie rundy jesiennej pierwszej szóstki, to w tej tabeli, z drużynami z czołówki, Olimpia chyba była zdecydowanym liderem. Bo wydaje mi się, że. Wygrali chyba z Widzewem u siebie. Wydaje mi się, że oni mieli nawet dużą przewagę nad drugim drużyną w tabeli. My tam byliśmy akurat przy końcu w tej klasyfikacji, co prawda więcej spotkań graliśmy na wyjeździe, ale to też chcę pokazać, że wiesz, że to, że Olimpia zremisowała z Widzewem, wygrała z nami, to nie znaczy, że zaraz nie przegra z Gryfem Wejherowo. No, to jest inna sprawa, Bo no właśnie. skoro wiesz, oni byli tyle punktów nabili z czołówką, to pomyśl, ile oni punktów musieli potracić z tym dołem, skoro oni wcale nie mieli globalnie łącznie tyle tych punktów. No, skoro nawet się nie załapali tam w tą strefę taką bliską barażu, znaczy Nie, oni byli na tak, szóstym czy piątym, ale nie w ale pierwszej spodziewałbyś czwórce. się, że no. Tak, że oni do nas 10 punktów tracili, Tak. a byli od nas chyba o 8 Bo punktów lepsi w pierwszej szóstce. oni końcówkę taką mieli, gdzie przegrali chyba 4 spotkania ostatnio. No, No. dlatego też nie wiemy, no, jak się to dalej z tą Olimpią potoczy. No, ja tam twierdzę, że ta Bytowia, ten Górnik Polkowice jeszcze mogą namieszać.
I umiałbym sobie wyobrazić Bytowie w pierwszej lidze, umiałbym sobie wyobrazić Górnik Polkowice, zresztą tak naprawdę umiałbym sobie wyobrazić tak samo Olimpię Elbląg, bo ja nie uważam, żeby oni jakoś odstawali od tych wszystkich pozostałych zespołów. No stadionem odstają, no i tyle. Bo to o to chodzi, nie? No tak, tylko sam wiesz, jak te Wigry mają podgrzewaną murawę i z niej nie korzystają. No, to... no tak, ale na Elblągu to chyba nawet trybun pod dachem by nie było... Nie, chyba wymagania są dla trybun takie same jak dla pierwszej ligi, tak. Oni to spełniają. Wydaje mi się, że jedynie czym się różni tą podgrzewaną murawą. No nie wiem. No dobra, no co o Getcie? No co, no jeśli tak już przejdziemy może teraz chwilę do takiego stricte samego spotkania, no słaby był to mecz. No ogólnie też atmosfera taka na tym stadionie, chyba z jednej strony dołująca, bo było zimno, deszcz padał, smutno, ten stadion też taki, nie było znowu aż tak za dużo ludzi, a z drugiej strony, no ten mecz może piłkarsko nie był wybitny, ale emocje były, kibice z obu stron fajnie dopingowali, z obu stron oprawy, z obu stron pirotechnika, no nie wiem. No działo się tak w otoczce. Tak, ja ogólnie twierdzę, że to... że tak samo jak ten mecz z Błękitymi był emocjonujący, bo czysto piłkarsko nie był super. Tu był czysto piłkarsko jeszcze gorszy według mnie ten mecz, przynajmniej w naszym wykonaniu. No to był taki mecz moim zdaniem drużyn, które są w czołówce i jakoś no, nie chciałyby potracić nie wiadomo ile punktów. Nie chciały przegrać tego spotkania. No nie był to mecz taki otwarty jak z Błękitnymi. Powiedziałeś, nie chciały przegrać, a to teraz powiedzmy, czy właśnie, bo tak stwierdziłeś przed podcastem, że kurczę, że możemy po prostu za bardzo chcieliśmy go wygrać. No w pewnym momencie tak mi się wydaje, że za bardzo poszliśmy. No nie poszanowaliśmy trochę tego punktu. Miałem takie po meczu wrażenie, że często trenerzy mówią, jak nie możesz wygrać, to trzeba zremisować. I tutaj zabrakło tego powiedzenia może gdzieś w 80 minucie. Pytanie, czy byśmy nie mówili potem przy remisie, że kurde, czemu byśmy ich nie ukuli? No może, nie wiem, takie było moje odczucie po tej strzelonej bramce na 1-1, że bieg Stefanowicz od razu po piłkę też, nie? Ciężko zapracowaliśmy na te 1-1, bo nie mieliśmy w tym meczu okazji poza strzałem Rogali praktycznie w pierwszej połowie, w drugiej połowie. Przy bardzo ładnej akcji też. No tak, to była kapitalna akcja. W drugiej połowie poza tym strzałem Rogali i jakimś Urynowicza z dystansu, no nie mieliśmy jakichś takich większych argumentów, żeby coś w tym meczu zrobić, a nagle dostajemy karnego. No i takie miałem odczucie, że można było to trochę poszanować i spróbować w końcówce, a gdyby się nie udało, no to byśmy powiedzieli, no jak się nie da, no to zremisuj. No. Jasne. Ale uczciwie mówiąc, no Olimpia była ciut lepsza w tym spotkaniu. No też nie zagrała, nie wiadomo jak rewelacyjnie, ale była taka może trochę mądrzejsza, może trochę lepiej poukładana taktycznie w tym dniu. Może też trochę szczęścia jej dopisało, ale zasłużyli na tą wygraną. Szpital, no, tak? No może też, no. Zasłużyli na tą wygraną, aczkolwiek, no tak jak mówię, gdzieś może zabrakło tego trochę przytrzymania tej piłki. No. Albo znowu też można iść dalej i na przykład można stwierdzić, że na przykład u nas zabrakło to, że za bardzo, nie wiem, no chyba my wszyscy i trener, zakładam też, że spodziewali się, że Michalski od razu wskoczy i zagra na swoim poziomie. A Michalski no zagrał jednak słabo, ta jego strona no była trochę niestety odpuszczana, bo to zresztą też widać przy bramkach. Znaczy nie twierdzę, że to przegraliśmy, bądźcie Panie Boże, tylko i wyłącznie przez Michalskiego, ale na pewno Michalski był takim no, negatywnym zaskoczeniem. No spodziewaliśmy się, no, że on to podniesie poziom wyżej. Znaczy, no nie ma też co mówić, że Michalski zagrał jakiś negatywny mecz i dramat i w ogóle nie nadaje się do tego pierwszego składu, no tylko wyrobił sobie taką pozycję i takie opinie na jesień, że no oczekiwaliśmy na pewno czegoś więcej. No dla niego był to pierwszy mecz w sezonie, dodatkowo kogo on tam miał przed sobą? No Wrońskiego i no ewentualnie czasem Rogale, bo Rogala się jednak zmieniał, skoro strzelił w słupek z tej pozycji prawego skrzydła. A to będzie takie zejście. Ale raczej ciężki mecz też dla Michalskiego, no bo nie miał... Brakowało może gdzieś tam Arka Woźniaka w tych sytuacjach, żeby go wesprzeć, żeby on Woźniak też przytrzymał piłkę. No nie skreślałbym tego Michalskiego, aczkolwiek no jest to zastanawiające, że on w ofensywie nie istniał. No wiesz, no po prostu to jest właśnie to, co powiedziałeś. Michalski wyrobił sobie taką opinię, że jest kluczowym zawodnikiem i bardzo słusznie, bo był, jest dalej kluczowym zawodnikiem. No gorzej, jeśli się okaże, że na przykład nie wiem, to będzie taka teraz chimeryczność tego młodego i na przykład ta ronda już pokaże, że jest dobrym zawodnikiem, ale nie kluczowym. Bo niestety
jest nam potrzebny kluczowy Michalski według mnie do wygrywania. No, zobaczymy, jak się to dalej potoczy. No co tutaj jeszcze można powiedzieć? No, ja bardzo żałuję, że przy tej akcji, co wychodziliśmy na 2-2, co tam błąd w samej końcówce przejął, poszła taka kontra, no za długo rozgrywana, błąd jeszcze źle podał. Poszła wtedy znowu kontra ze strony Olimpii, strzelili na 3-1. No tutaj też można powiedzieć, że spóźnił się Michalski, no ale to ciężko mieć do niego pretensje. Po prostu poszliśmy do przodu, no. Tak, poszliśmy tutaj, no tu można mieć pretensje do błąda. Inna sprawa, że też ja się tak zastanawiam, wiesz, błąd wziął to na siebie, spróbował, no totalnie mu nie wyszło te zagranie. Pytanie, czy ktoś inny by w ogóle spróbował, czy by gdzieś tam szybko odgrywał do tyłu. No. Ciężko mieć pretensje o akcję z 90 minuty, jak się przez 89 robi dwie akcje, z czego jeden karny, jeden słupek, no to też dokładnie, nie ma co dokładnie. Mieć przez za wszystko pretensje dokładnie. Do Błonda czy Michalskiego. Znaczy, wiesz, Błonda można mieć całościowo pretensje o ten mecz, no bo z Błękitnymi zaliczył stratę, ale potem dał coś drużynie, a tutaj zaliczył stratę, a tak naprawdę no, nic wielkiego w ofensywie nie dał. No, no tak jak większość no, składu. Tak, no tak, cała drużyna. No, ale na przykład napastnicy no, bardzo mnie go szczarowali i mówię, no Kurbiel to tam nie no, zagrał jakoś. Kurbiel to myślę, że teraz wyjdzie od początku, jeśli Dawid Rogalski nie będzie mógł grać, no bo Urynowicz bardzo słaby występ kolejny raz. No wiesz, na forum też pojawiły opinie, czy to była taka taktyka, że miał się wracać, może była próba grania takiego Rumina z Wejherowa, tak? No tak, ale wtedy trener Górak powiedział, że on oczekuje od Rumina, żeby był w przodzie i nie kazał Ruminowi wychodzić. Mam wrażenie, że to mogła być jakaś taka powtórka z tej taktyki, no bo znaczy z tej samowolki wtedy Rumina w przypadku Urynowicza, no bo może też Urynowicz nie czuł, że dostaje dużo piłek w tym ataku, bo nie dostawał, w pierwszej połowie jedną główkę miał, ale wszystkie co on dostał przy rozprowadzeniu kontry, no to swoim niechlujstwem spaprał, więc to też jest takie dziwne w jego przypadku. No jedno jest pewne, no brakuje strasznie Dawida Rogalskiego, no bo to był zawodnik, który i odegra i przytrzyma, tak naprawdę jak się teraz patrzy na Gieksę, no to sporo niedoceniany był pod tym względem Rogalski, no i mam nadzieję, że gdzieś ta jego kontuzja powoli będzie się goić i wróci, no może nie no jeszcze właśnie, na Łęczną, ale... No właśnie, bo my tak, wiesz, mówiliśmy, że od drugiego meczu już na pewno, a tu się teraz wydaje, że to wcale może nie być od trzeciego czy czwartego, bo już się pojawiają jakieś takie opinie, no, że to czasem i miesiąc jest potrzebny, żeby wrócić do pełnej dyspozycji, tak, że to takie, tak jak byliśmy pewni, że może... Że na pierwszy mecz raczej nie, ale może, ale na drugi na pewno. Tak teraz, no tak teraz ja się nie powiem, jestem że mi się że wydaje, że nie wróci. Będzie grał z Łęczną, jakby miał tak obstawiać. No. Chyba, że to znowu jest zasłona dymna przed Łęczną, że już wiedzą, że zagra i jest specjalnie takie wypuszczanie takich informacji. Tylko czy ktośkolwiek ale śledzi z drugiej, to z Łęcznej. Ale dajcie znać, jak śledzić. No. Ale no, z drugiej strony też Górak, trener Górak poruszył tę kwestię, no, że on jednak od miesiąca nie grał. No i to też i nawet jak będzie gotowy, no to pytanie, czy on jest gotowy o to, by zagrać od początku. No. Nie wiem, ja uważam, że spokojnie można spróbować z Kurbielem od pierwszej minuty, bo na razie dostał bardzo mało minut i to też tam, nie wiem, chyba widziałem, że Szelu gdzieś pisał, no, że Kurbiel zegrał beznadziejnie. No ja bym tutaj się tak nie zgadzał. No. Po prostu Kurbiel ma jeszcze za mało czasu, żeby stwierdzać, no, czy on zegrał dobrze. Ciężko przez 14 minut coś zrobić, szczególnie, że wchodził przy wyniku 1-1 już. Jeśli dobrze kojarzę. Tak, chyba tak. No nie, ja mówię, ja bym go chętnie zobaczył od tej pierwszej minuty. To według mnie byłaby taka zmiana, co powinna zapaść przed meczem. Pytanie jeszcze się pojawia, czy ktoś w ogóle z tej trójki kontuzjowanych, tych najlepszych graczy Gieksy, no w ogóle wróci na tą Łęczną, no bo jest jeszcze kontuzjowany Kiebzak, chory Woźniak. Zawodnicy, którzy grali w podstawowym składzie, no i wypada jeszcze Stefanowicz, więc to też... Tak, też podstawowy zawodnik. Czterech, dodając do tego nawet pół na pół podstawowego Dejmka, no to już mamy... No i mamy jeszcze chyba kontuzję, czy Brody, tak? No ale Broda to powiedzmy, że z Dejmkiem, czy z Janiszewskim, no grali w trójkę, no to tak można, nie ma co traktować, że on jest jakimś pewniakiem był, nie? Bo liczę takich, ale wyszedł w pierwszym składzie, chodzi mi o to, że no wiesz, tak, no to pod tym względem, że teraz tak, możemy no. zakładać, że w środku zagra Jędryk z Janiszewskim albo Jędryk z Damcem, raczej no, Jędryk raczej, z Damcem. Raczej Jędryk z Damcem, no bo Broda, kontuzja, no i na myślę, że nie wróci. Rogala, Michalski no pod tym względem akurat jest okej. Okay, tak, no. Tylko właśnie by nam się przydały te skrzydła, a tutaj widać trochę brak Woźniaka i Kiebzaka. No i myślę, że skrzydła, jeżeli nie zagrałem Woźniak i Kiebzak, no to Wroński
Tym bardziej, że w Elblągu zagrał chyba najlepsze spotkanie. I to ci powiem, że to jest jakiś plus w tym, że wypada Kiełbasa Woźniak, że może zaskoczy no Wroński. Zaskoczy Wroński, no ale... Wiesz, grać bez skrzydeł to byłoby... Ale myślę, że jednak trener Górak pomyśli nad tym, żeby teraz zmienić drugie skrzydło, no i jednak Wojciechowskiego dać do pomocy. Na pewno nie chciałbym wariantu znowu, żeby Rogala grał w pomocy, no bo kompletnie nic nie dał Gieksie. Mimo tego, że miał najlepszą okazję do zdobycia bramki przed tym kartem. No Rogala no jest potrzebny jednak na tej przede wszystkim obronie. No. I tu się zgadzam. No pytanie, kto zagra za Stefanowicza w środku? No to znowu zależy, no bo Będkowski chory. A to nie wiedziałem nawet, że no. Będkowski też jest chory. Będkowski jest to się chory. Nam robi taki koronawirus trochę w no, tej Gieksie. Powiem ci, że myślę, że gdzieś tam takie myśli mogły być. No bo czekaj, wymieńmy sobie, nawet licz od tego Dejmka, tak? Bo to no jednak nie możemy z niego korzystać. No, nie możemy. Broda myślę, że wypadnie do końca Broda, sezonu. Przynajmniej Stefanowi za kartki. Kiełbasak, Woźniak, Rogalski. Będkowski był chory, a Pawlas miał uraz jakiś. Pawlas, tak? No. No to masz już ośmiu zawodników, no. Z czego tak z czterech jest spokojnie. Może nie jest, nawet trzech jest może z pierwszego składu, a z dwóch trzeba kogoś zawsze wybrać. No nawet pierwszego czterech składu. Jest z pierwszego składu, no bo Stefanowicz wypada, nie? No tak, tak, no. tak. No, to, no, tylko to też nie powinna być jakaś okoliczność super łagodząca, jeśli nie przyjdzie wynik, tak? Bo to, no, ale tylko, z drugiej strony ból głowy trenera jest pewnie komplikuje to strasznie. No i myślę, właśnie, no nie chciałbym, żeby się trener trzymał tych rozwiązań, które nie dały skutków tej Olimpii Elbląg, no bo Rogala na tej lewej stronie pomocy wyglądał słabo, a może jednak ten Wojciechowski w pomocy wyglądałby lepiej, tym bardziej, że no może być problem z tymi pomocnikami bocznymi, tak szczerze. No. Ale nawet, zobacz też, Błażej, nawet jeszcze nie wiem, czy... że ty mówisz, że nie chcesz, żeby się trener Górak trzymał jakiegoś rozwiązania, a pamiętasz, że przed sezonem jak się trzymał tego rozwiązania z błądem w środku, takim rozgrywającym, można powiedzieć, no to też wszyscy mówiliśmy, po co on się tego trzyma, zmień to, a to nawet zaskoczyło w pewnym momencie. No tylko pytanie, czy mamy teraz czas na to, żeby czekać. No tak, tu się z tobą zgadzam. No, pytanie, czy zmienianie tak jak ty proponujesz, to nie sprowadzi się, że stwierdzimy, no dobra, to wróćmy do poprzedniej koncepcji. No może, no teraz wiadomo, moja dywagacja kibicowska na podstawie tam 5 meczów, co zagrał Wojciechowski. No. Też pamiętajmy, że trener Górak narzekał na Wojciechowskiego, że on nie jest w stanie wytrzymać całego meczu, więc i tak by musiał być zmieniony. Więc czy to nie byłoby tak jakby z automatu, że wprowadzasz kogoś, kogo i tak musi zmienić? No może, no. Nie? Myślę, że może też gdzieś będzie rozpatrywany powoli wariant tego, żeby no, błąd wrócił może na skrzydło albo jakaś taka lekka modyfikacja taktyki, że niby błąd będzie skrzydłowym, ale będzie schodzić do środka, a wysoko będzie grać Rogala. No. Całkiem możliwe. No, czy powiem, że jak tak zaczynamy o tym dyskutować, to jest jeszcze ciekawsze niż ten koronawirus, tak? Bo to są takie szachy, to są takie sytuacje, jak w Football Managerze się wtedy mówi, no a znowu ten silnik powoduje, że tylko ja mam problemy, nie? No bo jak się gra w te wszystkie gry, to zawsze się uważa, że komputer ci specjalnie utrudnia życie, czy coś takiego. A tutaj trener Rafał Górak teraz dostał taką real life z Football Manager. No jeszcze tylko Holender odpukać brakuje tego meczu, że będziemy mieli 15 sytuacji 100% i przegramy 0-1. No ale powiedziałeś, kto za Stefanowicza, no i kogo byś tam widział? No Będkowski, załóżmy, że No mógłby nawet zagrać, ale powiedzmy, że jest po chorobie, nie więc wiem, to też no, ludzie zostaje mówią Habusta, ale i Gryftolik. No. Prawie pewnie, że jak Habusta nam się objawi, to będzie tym negatywnym bohaterem, który właśnie strzela tego samobuja przy jednej akcji rywali. A pomyśl sobie... No nie wiem, no Gryftolik... Ale pomyśl sobie teraz, jakie starcie w środku pola by było. Habusta kontra Kalinkowski. No, w sumie coś w tym jest. Wolałbym, ale to wtedy bym wolał chyba Gryftolika. Na Kalinkowskiego? Znaczy, czy ogólnie mówisz? No na Kalinkowskiego, bo Gryftolik to jest nasz kibic, niego wkręci w ziemię, zniszczy i nie wyrzuci ze stadionu. No tak, pod tym względem jest szansa, że mogłoby to tak wyglądać. A Habusta jednak jest, wiesz, spokojnym czachem. Najemnik. Tak. Nie no, jak w ogóle tam mówimy o Kalinkowskim, no to
To ja pogratulowałem kibicom ŁKS-u tych informacji, które mieli, że znaczy to są prawdziwe informacje, że rozmawiał z Widzewem o przejściu. No i tak ten Widzew jednak zdecydował się nie na bezpośredni wykup, tylko na takie wypożyczenie, do na jedno spotkanie, no bo jednak Kalikowski strzelił bramkę. Możemy obiecać, że dla przejdzie Widzewa, do Widzewa. Żeby nie było, że z ŁKS-u do Widzewa, no to... Tak. Ale patrz, jak teraz jesteśmy przy tej Łęcznej, to ja na przykład mam osobiście... Ja mam osobiście, na jakie mam mieć swoje zdanie, jak nieosobiste. Ale mniejsza o to, ja uważam, że Górnik Łęczna będzie takim negatywnym rozczarowaniem tej rundy. Kto wie, czy oni nie będą takim Moskalem właśnie z Gieksy wtedy. Może tak być i że tak będzie, ale nie zmienia to faktu, że na mecz z nami twierdzę, że tam będzie duża mobilizacja, bo to trzech zawodników, którzy tutaj mają raczej negatywne wspomnienia, no nie wiem jak Śpiączka, bo on chyba nie ma aż tak negatywnych. Śpiączka w ogóle już grał? Nie wiem czy z Widzewem zagrał, ale zagrał w pierwszym meczu, wszedł z ławki. Nie odmienił losu spotkania. No Śpiączka to może w najmniejszym stopniu. No myślę, tak, że ale Midzielski i Kalinkowski tak. Na pewno ma negatywne. No Kalinkowski to jest w ogóle naładowany nie wiem, testosteronem albo nie testosteronem, tylko jakimś anty-GKS Katowice. I wydaje mi się, że... Może się ucieszył, że publiczności nie będzie. No ciekawe to jest w sumie, że będzie się starał udowodnić no, swoje, myślę, więc... Tak, no ale z drugiej strony przyjeżdżał przecież tu z ŁKS-em. Z ŁKS-em, tak. My jechaliśmy do niego, no, gdzie się wyłożył w stuprocentowej sytuacji, gdy już widział siebie biegnącego pod lożę medialną i pokazującego gest Kozakiewicza Szelowi i się przewrócił wtedy na piłce. Nie? Więc nic takiego no, też nie tak, przesadzajmy. Tak, że chodzi mi o to, że jak ja zakładam, że oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, tak, że Górnik Łęczna będzie słaby, to tak uważam, że ten mecz może być jednym z lepszych ich wykonaniu w całej tej rundzie wiosennej, no, bo jest... tych dwóch, trzech zawodników może spowodować taką mobilkę, szczególnie, że chyba Midzielski jest tam kapitanem. Tak. Znaczy, dla mnie to jest taki mecz, w którym też mi się wydaje, że Łęczna w tym sezonie, no, w tej drugiej rundzie będzie dużo słabsza niż jesienią. Nie znaczy to, że gdzieś tam się nie zakręcą koło podium, ale to jest taki mecz, w którym jeszcze oni myślą, tak podobnie jak Gieksa, że to nie jest kryzys, że po prostu gdzieś tam nie fart, może z Widzewem, że tego punktu nie było. Okej, przegrali pierwszy mecz 0-5, ale jeszcze nie czują tego, że ta runda jest po prostu stracona, więc każdy będzie grać jeszcze na maksa. Nie? To świetny temat poruszyłeś, bo no nie ukrywajmy, jeśli Górnik Łęczna wygra w Katowicach, to odskoczy na no to punktów. Znowu, no na 4, tak? 4 czy 5 byś musiał sprawdzić, czy my teraz mamy 1 do nich, czy 2. Ale przede wszystkim. Ale... No sprawdź, gdybyśmy... bo to aż jestem ciekawy. No gdybyśmy przegrali, no teraz mamy jeden punkt straty. No, to byśmy mieli cztery, a tak naprawdę no, pięć, bo w meczach bezpośrednich dwie porażki byłyby. No, czyli to byłby dystans, no, gdzie oni mogą zakładać, że patrz, a jeśli my przegramy i będziemy mieli jeden punkt na 9, to można uznać, że to Gieksa będzie negatywnym no tak, zaskoczeniem no i oni wtedy mogą uznać, dobra, nam świetnie nie idzie, ale na tą Gieksę mamy już te 4, a tak naprawdę 5 punktów, to ciężko będą mieli no to tak dla nas naprawdę odrobić. To mogą mieć dwie no nie, dwóch porażek nie mogą mieć, czyli porażka i remis mogą mieć w przypadku tak, dwóch tak, wygranych tak, Gieksy. Tak, 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 no. Ale oni będą wtedy zakładać, że to my będziemy tymi słabiakami. I zresztą wtedy mogliby mieć nawet takie słuszne myślenie i mogliby stwierdzić, no dobra, nawet jak my będziemy słabi, Gieksa też jest słaba, no a 5 tak. punktów to już jest coś. No, tym bardziej, że raz, że dostaliby kopa mentalnego, no bo jednak wygrali z trzecią drużyną w tabeli na jego terenie. A dwa, no, że... I uciszyli Bukową. Tak. A dwa, że no jednak meczów coraz mniej i ten cel byłby trochę bliżej jednak po tym spotkaniu. No i też szczególnie, że patrz, że nie można zakładać, większa. Że inne wyniki im się nie ułożą. No tak. Może Resowia nie wygra i oni w ogóle zyskają wtedy no. taką swobodę. No obyśmy po tym meczu patrzyli w drugą stronę, że to Gieksa dostała kopa mentalnego. Wiadomo, no przewaga w przypadku wygranej byłaby 2 punkty, więc przydałoby się wygrać 2-0. Ale żeby... też byśmy zakładali, że Górnik Łęczna zdobył tych punktów 0 na wiosnę, czyli byśmy mogli już uzasadniać, że ten kryzys im przyszedł i potrwa. No.
Ale jak już mamy wygrywać z Lęczną, to fajnie by było te 2-0, no bo w przypadku dwóch punktów przewagi, to przy remisie w jakimś spotkaniu, no dalej nas nie Jasne. Sporo, nie? A to może być jednak naprawdę kluczowe. No może być. I nawet w fazie tego, kto awansuje, a kto i w fazie barażu tego, kto będzie trzeci, a czwarty w barażu na przykład też, tak, nie? Tak, co też może mieć kapitalne znaczenie. A dobra, a co powiesz, przychodzi, nie wiem, diabeł do ciebie i mówi, no dobra, Błażej, Część to pytanie pamiętam, ale nie pamiętam przy okazji jakiego meczu. Spaszyłem mi się tak gdzieś. Remis, tak? No. No i co? Mówi Błażej tam, nie wiem. Ale remis z Łęczną, tak? Tak. Bierzesz albo niech się dzieje wola piekła i nieba. No. Wiesz co, chyba bym w tym momencie powiedział tak jak trochę trener Górak, że no, gramy o zwycięstwo, a jak tam czasem łeb spadnie, no to... Czyli byś Belzebuba odesłał z kwitkiem. No, no wiesz, ja też bym powiedział weź spadaj no, Belzebubie, bo uważam, że Górnik Łęczna będzie słaby. Ale jeśli ktoś jest z was, który nas słucha i uważa, że Górnik Łęczna wcale nie będzie taki słaby, to niech pisze w komentarzu, jak on by się wtedy zachował. Czyli inaczej, jeszcze powiem tak, no, jeżeli tutaj naprawdę będzie widać, że tego meczu się nie da wygrać, no to trzeba go będzie zremisować. Bo nie możemy sobie pozwolić no, na tak, pójście tak. na hura i przegranie w jakiś frajerski sposób tego spotkania. Jeśli będziemy słabsi i będzie widać, że przegrywamy, no to dobra, no to przyjmiemy po prostu tą porażkę, że byliśmy słabsi. Ale tak, tutaj już tutaj, się tutaj będzie... na przykład przy 0-0 i ostatniej minucie nie można wyprowadzić kontry, w której Michalski Dokładnie, ucieknie no. tak jak tu teraz się do trzeba, przodu. Tu już się trzeba pilnować, nie? Bo każdy punkt potem może być na wagę złota. Tak samo nawet prowadząc 2-0 trzeba się pilnować, żeby w kontrze w 90 minucie no nie iść na hura na 3-0, tylko jednak pilnować, żeby nie stracić tej bramki na 2-1. No. Tak. A myślisz ogólnie, że mamy teraz obecnie jakiś tam kryzys? Czy to sytuacja jest po prostu spowodowana, no, że rywale byli, nie wiem, od nas lepsi, a jakbyśmy grali z Legionowią i z Niczem Pruszków, to byśmy mieli teraz 6 punktów. Znaczy, myślę, że powinniśmy mieć 3 punkty za ten mecz z Błękitnymi. Tam ten mecz powinniśmy wygrać. Ale powinniśmy nie, że piłkarsko na to zasłużyliśmy, tylko że po prostu... Nie, po prostu uważam, że piłkarsko... Znaczy, może nie tyle, że zasłużyliśmy, ale po prostu z przebiegu tego spotkania to spotkanie szło wygrać. Czyli można i powiedzieć, że po prostu zdaniem, to zawaliliśmy. No zawaliliśmy. To tak no, totalnie. No, tak mi się wydaje, że to zawaliliśmy, żeby mieć te 3 punkty. Z Olimpią mówiłem przed meczem Szelowi i pisałem to na forum, że porażka mnie nie zdziwi, jeśli Olimpia będzie dobry mecz, a my słaby. Ta porażka, tak jak pisałem na forum, no, od strony piłkarskiej no, nie boli mnie. Boli mnie bardziej od tej strony kibicowskiej i straconej znowu punktów. No bo byliśmy słabsi w Elblągu. No to te 3 punkty dla mnie byłyby ok. Czy kryzys? Nie powiedziałbym, że jest to kryzys piłkarski, bardziej myślę, że jest problem z tymi kontuzjami jednak. Okay, że to wpłynęło na to, że my nie gramy tego co na jesieni. A powiedz mi, a w tym sezonie mieliśmy już takie fragmenty, że od dwóch spotkań, że w dwóch spotkaniach z rzędu zdobyliśmy tylko jeden punkt? No chyba mieliśmy na jesień, bo tak samo na starcie. Łęczna i remis z Olimpią i Łęczna przegrane. Tak, tak. Bo na starcie nie mogliśmy, bo na krzyż wygrywaliśmy. Tak, dokładnie. No w tym samym momencie no nie, bo chodziło mi o to, że to jest taki przypadek, że jeśli byśmy teraz nie wygrali, no to chyba będzie pierwszy raz w sezonie, gdzie trzech, w trzech meczach tak, z rzędu no tak, jesteśmy bez wygranej. No. To tak. No tak, tak. I tu też jest no właśnie takie pytanie, czy to jest kryzys, czy to nie jest kryzys. A to myślę, to właśnie świetne spotkanie z tą Łęczną. A inaczej, ja bym patrzył jeszcze, wiesz co powiedział Błażej, bo ja zakładam cały czas... Wiem, że już u Porymaniaka powtarzam, że Górnik Łęczna będzie słaby. Ja tak zakładam. Więc dla mnie strata punktów z Górnikiem Łęczna będzie świadczyć, że wpadliśmy w kryzys, ale wygranie z Górnikiem Łęczna nie będzie świadczyć, no, że nie mamy tak, kryzysu. No nie ma co na to się przekonamy dopiero wiesz, ze Skrom, a tak naprawdę no ze właśnie, Stalą Rzeszów. No jeżeli wygramy z Łęczną, no to wiesz co pierwsze powie trener, że ten, jeżeli nie zdobędziemy 3 punktów ze Skrom, no to to zwycięstwo się nie będzie liczyć. Tak, albo, no, albo tak jak podejście mają hokeiści, tak? Był mecz chuj z nim. No, bardziej, że po strze też zapowiada się ciężkie spotkanie, no bo jeszcze Stal Rzeszów i kto wie, czy nie... Już po dwóch kolejkach czy, z nowym trenerem. Czy kto wie, czy to nie będzie pojedynek dawnych rywali, trener Górak z Wojciechem Stawowym się już spotykali. A to nie słyszałem, że Wojciech Stawowy został już trenerem, czy nie, jest nie, w orbicie? Nie, jest w orbicie podobno, według Janka z Twittera.
No i zobaczymy, jak to się potoczy. Ja pamiętam taki mecz 1-1 z Krakowem, no to wtedy też stawowy po stronie Krakowi, a Górak w Gieksie. No i pamiętam taką sytuację, bo wtedy byłem akurat z drugim trenerem siatkarzy, Grzegorzem Słabym, na piątce chyba, czy czwórce. I Gieksa przegrywała chyba do przerwy, z tego co kojarzę. No tak, musiała, bo bramki padały na tą samą stronę, tak. No i zeszliśmy tam w okolice szatni, no to to, co tam trener Górak mobilizował, no to naprawdę przeszło do historii, no takie ale mocne, mocne anty słowa. Anty trochę trener stawowy, bo to było po tym, jak stawowego wywalili, nie? Po tym sezonie. Anty trochę trener stawowy, ale też tak mobilizacja taka, żeby wziąć się do walki. Nie? Więc myślę, czyli że dla też trenera może, Bukaka byłby to może swojego też rodzaju derby. Myślę, że może być to takie, że nie wiem, czy czujesz jeszcze jakąś zaszłość z trenerem stawowym, że jaka była historia tamtego. Chyba, że to właśnie była chęć odwołania się do emocji kibiców. Może, no. Którzy... Albo do tych, dotarcia do tych zawodników, bo wielu z nich pracowało ze trenerem stawowym. No teraz myślę, że ta kwestia by nie wróciła, no bo nikt nie pracował z trenerem stawowym. Chyba, że Adi zaraz napisze, że ktoś tam w Escuoli trenował. I... Rozumiem. No dobra, ale to zresztą wiesz, jeszcze dodajmy, że całkiem możliwe, że meczu ze Stalą nie zagramy w tym terminie, tylko zagramy go dopiero po Legionowi, bo może być na przykład Mrozek powołany do zespołów młodzieżowych i wtedy myślę, że już nikt w klubie nie będzie wystawiać Frankowskiego. No to wtedy w środę byśmy grali, tak? Jakąś? Tak, albo po Legionowi przed Wielkanocą, albo po kolejnym meczu i po Wielkanocy. No, swoją drogą takie... też, tak jak teraz, tak szybką dygresję zrobię, ciekawa może być Wielkanoc w polskim kościele, zakładając, że ten koronawirus jeszcze będzie szaleć, a raczej no będzie tak szaleć, bo to takie spotkania rodzinne, podróżowanie publiczne, spotykanie się, zgromadzenia. No, no jajka. No, jajka. Potem zwykle mecz. No. Tak, ale wiesz, jeszcze patrz, tak uważaj, trzeba założyć to, że na pewno chyba się zgadzamy, że obowiązkiem jest wygranie w Częstochowie, która jest społeczna. No to jasne. Tylko, że tam też nie będzie wcale tak łatwo, bo to jest gra na Orliku. No. Dlatego wiesz, ja zakładam, że ten Górnik Łęczna nie będzie wcale taki dobry. To zakładam, że po prostu my musimy wygrać i z Górnikiem Łęczna, i wygrać ze Skorą, a tak naprawdę na co będzie nas stać, to się dowiemy dopiero później. No tak. Bo teraz trafią nam się tacy rywale, gdzie jest obowiązek wygrana, a jak przełożą Stal Rzeszów, zresztą z którą też uważam, że u siebie powinniśmy wygrać, ale abstrahując, że to już będzie trudniejszy mecz, no to zakładam, że na Legionowi też należy wygrać. No. Czy my teraz mamy całkiem możliwe, że będziemy mieli 3 spotkania z rzędu, no w których według mnie no, powinniśmy mieć 9 no punktów, i... a 7 to będzie wcale nie taki dobry wynik. Pytanie też na przykład, załóżmy, żeby się wszystko dobrze potoczyło, wygrywamy z Łęczną i wygrywamy ze Stalą, czy ze Stalą, ze Skrą. Jeśli będzie czas na przełożenie meczu ze Stalą Rzeszów, to nie wiem, czy to by nie był dobry pomysł, żeby przełożyć, bo byśmy pojechali na Legionowie, które też jest na przykład słabszym zespołem. Żeby się rozpędzać. Żeby się rozpędzać, dokładnie. No. Jasne, no tu wiesz, tu jest tym wszystko... bardziej, jeśli byśmy popatrzyli w terminarz, że nie wiem, Stal w tym tygodniu, który będzie miała dowalone. Będzie miała wyjazd, nie wiem, do Stargardu. No. Albo na Bytowie, załóżmy, no, bo nie wiem, czy no tak, u siebie, czy na wyjeździe. No. Nie, no na wyjeździe, no to nie mogą mieć Bytowie. Tak, no i wiesz, i chodzi mi po prostu o to, żeby... tylko wiesz, my to cały czas zakładamy, no przynajmniej ja i chyba ty i w, nie wiem, większość z was, która słucha, że my chcemy tej Gieksy walczącej o pierwsze dwa miejsca. No, bo jeśli zakładamy, że celem jest utrzymanie barażu i powalczenie w nim, no to wtedy w tych trzech spotkaniach, jak będzie nawet te 6 punktów, to nam pozwoli na te baraże. No, no powiem ci, że trochę mnie zaskoczył trener Górak na tej konferencji po Błękitnych, bo tam mu zadano pytanie, już nie pamiętam kontekstu, bo to dziennikarze lokalni, jaki jest cel Kiewsy i tak dalej. No i on powiedział jasno, że chcemy wygrać tą ligę, co trochę tak w kontrze do tych poprzednich słów, że oni się nie czują faworytem, że to jest taki ciężka liga, ciężka sytuacja i tak dalej. No było takie dość wymowne, nie, że tam chcemy awansować, tylko chcemy wygrać tą ligę. Czy tak oficjalnie? No tak naprawdę to zabrzmiało. Nie wiem, czy tak może się trenerowi wymsknęło. Nie no, to wiesz, to jest podejście według mnie takie, które no, powinno być. No tak, no tak, bo tylko wiesz, zastanawiało mnie, że wiesz, że tak oficjalnie że to tak zostało oficjalnie, powiedziane. Tak. No tak, tak.
bo w sumie długo unikano tych słów. To co tam myśli trener i to co nam mówi na konferencjach, to może być dwie różne sprawy, no ale myślę, że w tą stronę by sobie no nie żartował, że po sezonie powie, wiecie, no ja tam mówiłem, że chcemy wygrać ligę, ale tak naprawdę myślałem, że utrzymać zająć baraże. No, tak, no to w drugą stronę to tak raczej nie działa, no bardziej jest to tonowane zwykle to było niż tak. Taki urazy. Znaczy wiesz, przede wszystkim póki jest szansa na bezpośredni awans na AS, skoro tracimy no, tak, jeden punkt no. Do drugiego miejsca, to głupotą byłoby budowanie formy na mityczne baraże, nie. Szczególnie, że nie idzie zbudować formy na... No na baraże to możesz budować formę, czy tam oszczędzać zawodników, jak będzie trzy kolejki do końca i będziesz mieć, nie wiem, 7 punktów straty. No. Tak, i wiedzieć z kim zagrasz, no. Bo to też będzie później szampie się mogą zrobić. Czy tam u siebie, czy nie u siebie. No bo tak. To... A wiesz, tak jak zakładaliśmy, że ta pierwsza czwórka powinna mimo wszystko do końca gdzieś być nad peletonem, to całkiem możliwe, że ktoś z tej czwórki jednak da się wyprzedzić. Komuś ambitniejszemu, nie wiem, typu Olimpia, Bytowia, nie wiem, może ten Górnik. Myślę, że tam Bytowia może namieszać z tymi meczami u siebie, no bo ciągle jesteśmy jedynym zespołem, który tam wygrał. Bytowia ma bilans u siebie 8-2-2, chociaż nie, ktoś wygrał na Bytowie, to mi się pomyliło. 8-2-2, no to taki, jak poprawiliby wyjazdy, kto wie, no mają teraz 33 punkty, czyli do tej... I są na tym miejscu? No szóstym. A na piątym jest Olimpia. Olimpia. Która traci do nas już? 5 punktów. 5 punktów. No to patrz, to wiesz, to Olimpia do nas traci mniej niż my do Widzewa, tak? Czy tyle samo? No tak, bo my 6 tracimy. No. No to wiesz, a to się, patrz, Błażej, wydawało tak na końcu poprzedniej rundy, gdy my do Widzewa chyba mieliśmy 2 punkty, a nad tym piątym miejscem z 10, to się wydawało niemożliwe, że to się tak szybko może przemienić. No. No a tak. Tu jedna kolejka nie wyjdzie i się może okazać, że na przykład piąte miejsce do nas będzie na 2 punkty. No. A to już jest jeden mecz, tak? No tak, i z Olimpią to nawet nie możesz go zremisować, bo przegraliśmy. Tak, no oczywiście z Olimpią już... No, dokładnie, dokładnie. No oczywiście to też musimy zakładać, że Olimpia teraz nagle będzie wszystko wygrywać, no. A to też tak raczej nie będzie, ale też nie wiadomo, czy tak się nie stanie, bo to wiesz, to są wszystko nasze dywagacje. Ja tak mówię, jeszcze z 2 kolejki musimy poczekać, żeby te nasze dywagacje, kto jak wszedł w sezon, miały większe podstawy. No bo są zespoły takie jak Olimpia Elbląg, które na razie miało tylko trudnych rywali z czołówki. Są zespoły jak Widzew, który miał tylko zespoły z czołówki. No. Są takie jak my, którzy mieli prawie z czołówki. Pół na pół. Tak. No bo ten Bojkic na środek. Środek, no to taki mocny środek. Mocny można środek, bardzo mocny. Są takie zespoły jak Stal Rzeszów, które miały zespoły słabsze i nie wykorzystały. No miały Polkowice, które uważasz za no tak, ja dobre, no to zresztą zaczyna to tabela też taki mocny środek. A pierwszy mecz stał na Lechu. No to tak. No tak, tylko że no to na pewno mieli łatwiejszych rywali niż Gieks. Tak, tylko pamiętaj, że te Polkowice startowały z 12 miejsca. No pamiętam. A już są na 7 chyba. No nie wiem, czy to tabela bo chyba wyprzedziły już tą Stal Rzeszów. Czy to tabela uaktualniona na stronie? No nie jest, więc są na 8 już, no. No. No, czyli są o 1 mecz od baraży. No. I to teraz może zastanówmy się, jak będzie wyglądać ta najbliższa kolejka. Przeczytaj, jakie tam pary są i się zastanowimy, wiadomo, no, co byłoby najlepsze dobra, dla Gieksy, jakie mamy przewidywania. Gry w Wejherowu Pogoń Siedlce, to nie ma co analizować. Znicz Pruszków Bytowia. No ciekawy mecz taki pod kątem, czy Bytowia się przełamie na wyjazdach i udowodni, że potrafi grać. Szczególnie, że Znicz potrzebuje też punktów. Jak no. Cały zresztą ten środek, bo no. Musi uciekać, jasne. No. Resowia Błękitni. Bardzo ciekawy mecz, bo to można powiedzieć, że będziemy mieli 1-1 z Resowią u siebie, z dobrymi, z ciekawym zespołem ze Stargardu, no i co zrobi ta Resowia? No, ja liczę, że tutaj Błękitni coś urwą, najlepiej najlepiej remis byłby, bo też nie ma sensu napędzać tych Błękitnych. Stalowa Wola, Olimpia Elbląg. No taki mecz może nie w kontekście bezpośredniej Gieksy, ale już jak patrzymy na tą Olimpię, no to trzeba patrzeć. No, Stalowa Wola na nowym stadionie drugi mecz, ale ona ciągle jest w strefie spadkowej. No i to by mnie bardzo zaskoczył spadek tej Stalowej Woli, dlatego liczę, że tutaj Stalowa Wola wygra, a Olimpia pokaże, że ma problem zgania z tymi słabszymi zespołami. No mam taką nadzieję. Albo żeby też był chociaż remis, nie? Okej, następny mecz Widzew Skra, no to chyba pewne no to... zwycięstwo Widzewa, no ciężko. No pewnie tak, ale no liczmy na to, że Skra rzuci wszystkie siły.
Tak, i że wiesz, i że skarżuć. Bo wiesz, ludzie też mówią, że Widzew już zaskoczył. Ja nie wiem, czy Widzew zaskoczył. Widzew odskoczył. Widzew punktowo ma, w tabeli. Widzew ma fajnie, że wygrał z Łęczną i ma szczęście, że teraz gra z tymi słabymi, słabszym zespołem. No bo gdyby grali znowu z jakimiś błękitnymi, to mogliby jakiś 1-1 znowu mieć u siebie. I wiesz, i ja mówię, Widzew odskoczył, ale jeszcze nie zaskoczył. Dlatego ja liczę, że mimo wszystko ta skra coś ucznie, no, ale no ciężko będzie, ciężko. Elana, Toruń, Stal Rzeszów, no to taki mecz środka na razie. Co nas, no ale na wiesz, ale myślę, mimo wszystko lepszy, najlepszy byłby remis. Albo niech ta Elana nawet wygra, bo ona jest tam nisko, bo niech ta Stal jest zdołowana mimo wszystko, bo po co nam kolejny zespół, który nas będzie gonić, tak? No tak, pod tym względem tak. Polkowice, Legionowie, no to raczej Polkowice. No raczej tak, no i choć liczę na to, że te Polkowice też zaczną tracić te punkty, no bo naprawdę Polkowice zaraz się staną zespołem z piątego miejsca, czy tam szóstego. No i Lech Poznań, Garbarnia, no to nie to ma w ogóle nas nie interesuje. Choć Garbarnia też wbrew pozorom mogłaby tam gdzieś doszóstować. No i tyle. No i my zostajemy, no tak? My, no. I to chyba wszystkie oczy nawet takiego Widzewa będą zwrócone na nas, bo będą liczyć albo na remis będą pewnie tym liczyć. Tym bardziej, że Resowia na nas będzie patrzeć. Oprócz tych Bytowi, które tutaj gdzieś wymieniamy w pierwszej szóstce, to wszystkie mecze są w sobotę wcześniej, że my będziemy znać wyniki i Widzewa, i Resowi. No. No i to pytanie, czy to dobrze, czy źle? Nie. No wiesz co, myślę, że to akurat w tej kolejce nie ma różnicy, bo i tak gramy z Łęczną. Więc jak wygramy, no to... To będzie na plus niezależnie, czy wszyscy inni nie wygrają. No. A jak nie wygramy, no to będzie na minus niezależnie od innych wyników. Dokładnie. A czy inaczej, to wtedy może jak inne wyniki się ułożą, to znowu powiemy, trzecia kolejka, w której nam się udało. Bo tak naprawdę te pierwsze dwie kolejki, patrząc, że zdobyliśmy tylko jeden punkt, za dużo. To ja twierdzę, że bardzo łagodnie się z nami los obszedł. Tylko czy to tak będzie wiecznie trwać? No, zobaczymy. No. Bo wiesz, przede wszystkim trzeba zrobić swoje. No. Bo mówiliśmy, że to już jest niemożliwy kolejny wyścig żółwi, a tu się kurde przykuje. Że może być wyścig żółwi o to drugie miejsce. Ja tak, sobie widzę, że rzeczywiście. Słuchaj, pytań nie mieliśmy żadnych, bo na Twitterze zapomnieliśmy wrzucić, na Facebooku nikt nic o nas nie skomentował, nie zapisał. To może jeszcze chwilę co, bo ta konferencja o tym stadionie. No jakie odczucia po raz enty po konferencji doktora Krupy i Świty? Znaczy wiesz, ja twierdzę, że spoko w tyle, że urealnili jakieś daty, które można się znowu trzymać. Ale no, nie przeceniałbym tej konferencji, jak niektórzy, że to już na pewno... Bo zdziwiło mnie, że jest jednak trochę osób, które twierdzą, że ta konferencja była super. Ona dla mnie była dobra pod tym względem, że chociaż nie ogłosili jak w Chorzowie, że nie budują oficjalnie. Tak, albo nie ogłosili, jeszcze... że się nie dogadaliśmy, będzie nowy przetarg, idziemy do sądu z firmą projektującą. To jest dla mnie na plus. Ale to jest taki mały plusik, no bo kurde, no przecież... No moim zdaniem... Oni mieli się z nimi dogadać i tyle, no. No moim zdaniem jeszcze tyle rzeczy się może wysypać, że nie ma co otwierać szampana jeszcze i strzelać z nimi, że... Tak, no ja tam cały czas uważam, no minimum pierwsza łopata, a to nawet nie łopata, tylko jakiś fundament. Aczkolwiek no wizerunkowo wygląda to tak, że z mały kroczek znowu zrobiliśmy, ale żeby się nie okazało, że za chwilę zrobimy dwa w tył. Tak, tylko że też wizerunkowo wydaje się, że nie wszystkie informacje są prawdziwe, bo ja na przykład nie wierzę w to, że Bukowa zostanie dla sportu. Dlatego uważam, że to jest takie kontrolowane kłamstwo. A wiesz czemu? Według mnie to powiedziano, bo nie będzie tych boisk za dużo treningowych. I próbują to uzasadnić, że zrobią na Bukowej te centrum. Aczkolwiek, no kto wie, czy to też nie będzie jakaś karta przetargowa, że wiesz... Żeby cisnąć budowanie. Że na przykład potem deweloperzy będą pytać o stadion przy Bukowej, no i no to powie Krupa, że no to pomóżcie w budowie boisk. No dla opinii publicznej antybudowanie stadionu na pewno by to było ciekawe rozwiązanie, gdzie ten drugi etap, gdzie nie dali dat, wycenili chyba na 40 milionów, to spokojnie idzie pewnie dużo uzyskać za same te tereny na Bukowej i to tak jakby w cudzysłowie zbilansować, tak? Bo tych kosztorysów to bym się nie trzymał, bo jeśli widzę, że hala kosztuje tyle prawie co stadion, to jest tak zrobione pod publikę, żeby jak najbardziej wyciszyć tych anty
piłkarska sekcja GKS Katowice, tak? Bo to, trochę tak, no. Wiesz, wydaje mi się, że jak już będą fundamenty, to budżet będzie hula i dusza, piekła nie ma, bo to jak już zaczniesz budować, no dobrze, no musisz to skończyć. To, no, to jakby nie skończyli, to by było dopiero. Tak, to pokazał Stadion Śląski, tak? No. Gdzie były tam etapy, nawet jak to już budowali, że powinni byli skończyć. No przecież tam te krokodyle pękły, że od nowa, nie? No tak, tak, to tam były, no... kuriozalne sytuacje. No, czyli co? Oceniamy ty i ja tak samo, lekki, no, lekki plusik, ale robienie z tego sukcesu rękę to... na pulsie i tak. Inne sprawy, że wiesz, niech oni się ogłaszają te konferencje, będą to kiedyś zbudowali, no nie? Tak. Niech się lansują, niech, nie wiem, grają pod publikę. No, no jedyny, znaczy też taki mały plus, że no jednak przyszli na tą konferencję tacy czołowi włodarze miasta. Tak, no. To nie był tylko Bojagu, tylko to był tak. Przede wszystkim prezydent Krupa, tak, to na pewno jest plusem. Bo w sumie jak byłby tylko na przykład Bojagun, to bym się zastanawiał, czy w ogóle to ma jakikolwiek pok. No z drugiej strony Krupa też przecież nieraz kłamał, tak? No tak, ale... Ale no, wizerunkowo, no, nie wiem, może by się strzelał, nie wiem, no jakoś, ale na pewno wolę go, tak? No, też tak myślę. No, to co, Błażej, mamy jeszcze coś do dodania, bo to już prawie 60 minut nam wychodzi. No nie, no myślę, że czekamy na tą Łęczną. Może to typy? Na mecz Giersy. No, z Górnikiem Łęczna, no. Tak, biorąc pod uwagę, że bez publiczności, nie wiem, może powiem tak, że chciałbym, żeby się powtórzyła historia z jednego meczu bez publiczności, czyli z Zawiszą 1-0, co Bartosz Iwanszczyk. No ja naprawdę liczę, że obojętnie jak, nie wiem, jak nawet Kalinkowski znowu strzeli, dla nas oczywiście, bramkę, no, że no, potrzeba nam tej wygranej jak tlenu, ale mimo, że uważam, że ten Górnik Łęczna będzie słaby w tej rundzie i to się na nas zmobilizuje i ja się obawiam 1-1. Nie wiem, czy w takich okolicznościach, że to my byliśmy hegemonem i dostajemy głupią bramkę, czy to my ledwo wyszliśmy na te 1-1, a to tak naprawdę dla układu tabeli nie będzie miało żadnego znaczenia. Nie? Dokładnie. No zobaczymy, jak to się potoczy. No. Też dajcie znać w komentarzach. Jak tam? I co, będziemy próbowali nagrać, nie wiem, kto, czy to my, czy to wy, czy to tam. Na pewno będziemy próbowali po Górniku, bo potem Skra, też Skra w niedzielę, więc też będzie tak, tydzień, więc też może tydzień. Jeśli nie uda się wtorek, zaraz środa. Po meczu, to może wtorek no. Nagramy, albo no, poniedziałek. Będziemy kombinować. Zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie. Czy... Aha, i prosimy was jeszcze, bo to ostatni raz was możemy prosić, bo później zbiórka już będzie wyciszona, bo do poniedziałku zbieramy po Górniku Łęczna, więc jak nas słuchacie, bardzo prosimy jeszcze o przelewy. No zostało do zebrania niecałe 3000 zł, 24%. No nie wiem, czy nam się uda to osiągnąć, bardzo byśmy chcieli, żeby się to udało. No, 6 dni zostało, no kurczę. Fajnie by było, jakby mimo wszystko... pękło całe, no. Tak, dlatego jeśli możecie, to... Nie wiem, za skórniaki powyciągajcie, no bo następnym razem ale was... Jak za skórniaki, jak dziesiąty jest, no to już można. No, to w sumie, to dokładnie, to się logujecie, przelewacie 196,40, jest takich osób 15, zamykamy temat, tak, no chyba jest 15 osób, które by się zdecydowały. No, nie będziemy się was znowu powtarzać, tak? Apelować. Nie, no po prostu tak, tak. Fajnie by było z perspektywy całej społeczności Giersy, żeby to zamknąć. No bo to naprawdę no nie zostało tego dużo tak w skali całej kwoty, no bo tu jest 76%, to jest te 3000, no 4 z jakimiś groszami, naprawdę. No to jest kurczę 40 osób po 10 zł, nie? Tak, tak. Dobrze. Tak, dlatego no naprawdę was no, prosimy o te wsparcie i no, następnym razem was poprosimy najprawdopodobniej no, nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku. Znaczy na pewno nie wcześniej niż do końca czerwca, no ewentualnie byśmy po rundzie zbierali, ale raczej będziemy zbierać znowu za cały rok. No, zobaczymy. No. Zobaczymy. No. Nie będzie, nie wiadomo. Dokładnie, więc jak już przelaliście, to też wam bardzo dziękujemy, ale może jeszcze jeden przelew. Więc zapraszamy do wspierania. Dobra. Szczególnie, że niestety szykuje się taka sytuacja, że może będziemy jednym z kilku kanałów, dzięki którym będziecie mogli śledzić to, co się będzie działo na tych boiskach, no bo osobiście nie będziecie mogli tego
tego widzieć, naocznie zobaczyć, więc tym bardziej myślę, że jest teraz taka sytuacja, gdzie warto by pokazać, że wam zależy. Dobra, no to co? Za dziś dziękuję. Bożej. Kosa.